Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w FM, 47 minut po siódmej w tej chwili. I już jest z nami Ryszard Kalisz, poseł SLD. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Co się stanie z SLD, kiedy Leszek Miele zostanie szefem partii? Zobaczymy. Po pierwsze, wybory są jutro. Do jutra jeszcze mogą zgłaszać się kandydaci i wybory będą tajne, tak jednoznacznie nie można powiedzieć, acz każdemu, kto będzie startował, życzę wygrania. Bardzo ciekawa formuła. <śm> e Taka powiedział. <laughs> Nawet pan się uśpiał. No, e, już mówiąc, chrześcijańska. Jak nie, ale, 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 ale jesteśmy. Do SLD jest w bardzo trudnej sytuacji. No dobrze, ale tak, SLD... lider zostanie przewodniczącym, to wiemy obaj. Możemy teraz udawać, że nie, ale wiemy. Tak. I co dalej? Sekundkę. Po pierwsze, pytanie jest, czy SLD dzisiaj jest w dobrej formie. Drugie no pytanie jest, jest co było przyczyną uzyskania 8%? Jeżeli takie pytanie jest e, i, i dojdziemy do wniosku, że te 8% było wynikiem błędów popełnionych przez ówczesną ekipę kierowniczą, ergo Grzegorza Napieralskiego i jego bezpośrednie zaplecze i ludzi, którzy go wspierali w, w całej Leszka partii, Milera, jego to jest zaplecze. pytanie, czy on się oprze na tych samych ludziach, czy zechce wyjść poza tych ludzi i niejako zaprzeczając ich interesom. Bo to, że je jeśli zostanie wybrany, to dzięki tym ludziom to nie mam żadnych wątpliwości, bo już jakby mamy do czynienia dzisiaj z y, sytuacją taką, że kiedy Grzegorz Napieralski zapowiedział, że nie będzie kandydował, całe jego zaplecze, ci ludzie, którzy wspierali Grzegorza Napieralskiego, których nazwisk nawet pan redaktor nie do końca wymieni, a nasi y, słuchacze też nie są w stanie, bo oni nie są znani publicznie, y, 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 oni po prostu uznali, że lepszym będzie dla nich kandydatem y, Leszek Miller. Tak skończyły się wybory na szefa klubu i teraz prawdopodobnie tak będzie na szefa partii, ale powtarzam, widać wyraźnie, że ta formuła, ten sposób myślenia doprowadził do 8%. Jeżeli tak... To jest pytanie do Leszka Millera, jak on dalej będzie postępował. To jest wielka niewiadoma, Leszek Miller nas wielokrotnie zaskakiwał. Czasami mu się ale anioł objawiał. Ale tylko ten Kalisz dzisiaj śpiewa naprawdę. Dlaczego? Cieniutko? No tak cieniutko. Ja myślałem, że pan ma wyrobione zdanie na temat potencjału politycznego Leszka Millera. A tu widzę jakaś ale, ale, to, dość pan... rozpaczliwa próba budowania mostu. Pan przecież widzi, że ja lubię ludzi i cenię i mam szacunek dla każdego. A to jest bardzo, bardzo uprzejmie. Ale, yy, ale w polityce jednak trzeba dokonywać wyborów. Nie, no, ale, to jest pan, dobry tak, że z tym ja... Millerem, czy niedobry? No, niech pan powie. Je, je, czy pan je, chce je, być zastępcą Millera? Nie, nie ja, nie. ja od razu oświadczam, że w momencie, kiedy moja koncepcja, o której mówiłem już wielokrotnie również panu redaktorowi i słuchaczom Radia TOK FM, e, e, została przez kwintesencję partii, czyli przez klub parlamentarny, Odrzucona, a to jest koncepcja oparcia się na organizacjach pozarządowych, na obywatelach. Partia musi być e, wykonawcą jako koncepcji, które tworzą ono, są na przykład szeroka partia całej lewicy, nie tylko działaczy partyjnych, ale wręcz działaczy właśnie obywatelskich, to e, ta koncepcja została odrzucona, no to ja po prostu e, powiedziałem, no panowie, wnętrze partii czy kwintesencja partii, czyli klub w osobie 14 osób, do czy 11 ja tak przegra. E, 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 uznała, że koncepcja leszka Millera, czyli takiego trochę zanegowania jednej literki. Bo to jest pytanie, czy Leszek Miller jest przyszłością SLD, czy przeszłością SLD? No i jest przeszłością, czy przyszłością? No na razie wiemy, że jest przeszłością, bo przecież był kiedyś szefem SLD, a dopiero się ale ubiega Ale może, może być też w przyszłością. Ale no właśnie. I widzi pan, pan chce ode mnie dzisiaj, e, e, żebym ja był bruszką. Powtarzam, Leszek Miller ma szansę i to nie jest, wie pan, ja go znam. Ale pan właśnie mówi teraz jak, jak pytja, klasyczna. <laughs> Czego bym się po kaliszu nie spodziewał. No ale widzi pan, nawet kalisz czasami zaskakuje. No dobrze, to prawda. Panie pośle, to zostawmy tego Millera. Skoro niczego w tej sprawie nie mogę się od Pana dowiedzieć. Mm -hmm. I porozmawiajmy chwilę o ziobrze. A bardzo będzie proszę. siedział? E, nie, nie, dlatego że. Na si to, czy, czy będzie siedział, to jest inna sprawa. Jeżeli mnie Pan pyta, e, e, na podstawie jako mojej wiedzy, komisji, tak, tak, jako przewodniczącego komisji, to na pewno zasługuj, na pewno popełnił delikt. Konstytucyjny. Czyli złamał konstytucję w trakcie swojej działalności jako minister sprawiedliwości. I ten sejm jest w stanie I to, to jest opisane, to jest opisane w, w raporcie komisji Blit. Ja przeprowadzę rozmowy w tej chwili z Platformą, dlatego że dla wniosku wstępnego potrzebne jest 115 podpisów. Jak, e, SLD tyle. Jak panowie, jak, jak Państwo, panie i panowie nasi słuchacze pamiętają, w ubiegłej kadencji został wyłożony wniosek w stosunku do Ziobry i do Kaczyńskiego, i, i nie zdecydowała się platforma podpisać. Teraz ja prowadzę rozmowy z platformą, Czyńskim. z kierownictwem, kierownictwem klubu, i, i no i prawdopodobnie myślę, mam nadzieję, tak, bo to, Mam nadzieję, że się porozumiemy. Wtedy taki wniosek byłby wnioskiem wspólnym. Eee, to znaczy platformy SLD. Tak, platforma by najprawdopodobniej tam jeszcze podniosła kwestie związane wynikające z pracy komisji naciskowej. Eee, ponadto, co jest bardzo dla mnie miłe, i ja nie mam w ogóle, uważam, że to byłoby bardzo dobrze, że przedstawicielami wnioskodawców mogliby być również ci, yy, członkowie z platformy Komisji Śledczej do Spraw Badania okoliczności śmierci Barbary Blidy. Czyli nie pan, tylko oni. Nie, i ja i oni. aha, Bo tam jest pani poseł Barbara Pietraszewska, pan poseł Marek Wójcik, pan poseł Tomasz Tomczykiewicz. Oni byli z Platformy. Naprawdę, ja mam o nich jak najlepsze zdanie. Bardzo dobrze nam się współpracowało. Także... Dobrze, I, I ja jest... teraz czekam na odpowiedź ze strony Platformy. Jeżeli... Będzie pozytywna, no to jest szansa. A jeżeli nie, to nie ma 115 podpisów. A PSL ani Palikot nie chce. Nie, Palikot popiera. Palikot tylko mówi o tym, że on ma, on chciałby to rozdzielić. Najpierw Ziobro i zobaczyć, co się dzieje, a później Kaczyński. Ja nie uważam, jeżeli są udowodnione delikty konstytucyjne, żeby była potrzeba rozdzielania. A PSL, jak to PSL, w ubiegłej kadencji mówili o Ziobrze. Teraz na razie jakby. Yy, niewiele mówią. Mm -hmm. Ale, ale kluczowa tylko w platformie jest. Nie, nie ale na no, platformie Nawet gdyby, nawet gdyby yy, razem Palikot, razem PSL i SLD. SLD, to tak nie ma 115. Mm -hmm. Czyli bez platformy ani rosz. No dobrze. I yy, yy, kiedy ta, ta odpowiedź ma nadejść? Ja myślę, że to, ja myślę, że to jest kwestia yy, przyszłego tygodnia. Mm -hmm. Bo my rozmawialiśmy jeszcze przed moim biadasem. Byłem. Cztery dni na zjeździe SPD w Berlinie nie było mnie w Warszawie i tam zajmowałem się dyskusjami z naszymi kolega, szankami i kolegami niemieckimi. Informuję panie Jerowie Kaczyński. Byłem w Berlinie cztery dni. I, Ale i, pelerynki krzyżackie jeszcze pan nie nosi nie, na co dzień nie. Bardzo zresztą interesujący zjazd Niezwykle interesujące rozmowy przeprowadziłem bo W ogóle wystąpienia były naprawdę I muszę powiedzieć, no że dobrze. SPD naprawdę w Niemczech Chce państwa poimprować pa Naszą polską lewicę też idzie po władzy, już rządzi w sześciu landach. Przez ostatnie dwa lata wygrała wybory w sześciu landach, na szesnaście. To dla Polski jest dobrze czy niedobrze? Dobrze. Dlaczego? A pani Lewicza. Merkel jest bardzo życzliwa no i ma dobre stosunki z panem Tuskiem. Myślę, że zarówno Zygmar Gabriel, jak i cała czołówka. SPD, z którymi przecież na co dzień mam kontakty, jest bardzo życzliwa Polsce i wszystkim naszym sprawom, a przede wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej. Mm -hmm. No dobrze, a co by się dla Polski poprawiło, gdyby pani Merkel straciła w Niemczech władzę i gdyby ją przejęła SPD, pewnie z Zielonymi na spółkę, tak Jak rozumiem. E, e, pani Merkel przede wszystkim chce. E, Chce zapobiegać skutkom kryzysu przy pomocy tylko obywateli. Zapomina o na tym. Na koszt obywateli. Na koszt obywateli, tak. Zapomina o tym, że ten kryzys finansowy, on się rozpoczął od kryzysu, znaczy ten kryzys ekonomiczny, on się rozpoczął czy zadłużeniowy. Rozpoczął się od kryzysu finansowego, czyli stworzenia przez banki, instytucje finansowe różnego rodzaju instrumentów finansowych nie mających pokrycia w produkcji rzeczowej. No i pani Merkel i Unia Europejska wprowadza podatek bankowy. To jest pewnego rodzaju no nie tylko kara, ale też zabezpieczenie, prawda? No nie bardzo, dlatego że. Nie wprowadza żadnych gwarancji, że ten podatek bankowy nie będzie obciążeniem dla klientów banków, a to do zasady my wszyscy jesteśmy klientami banków. Po drugie, negocjacje z takim przedstawicielstwem banków e, zakończyły się tylko wynegocjowaniem kwoty 100 miliardów euro, czyli to jest kropla w morzu potrzeb. E, jakby to jest takie coś, gdzie banki powiedziały: OK, troszeczkę wam damy, ale już dalej nas nie będziecie. A jak wpadwie ostatnie dwa lata wśród banków europejskich, nie tylko polskich, to były lata największej stopy zysku, dużej stopy zysku, wysokiej. Także Merkel po prostu jest konserwatywna. Merkel jest konserwatywna, ona nie. Zresztą nie... ja obserwowałem już znużenie rządami chadeckimi chanecki, w, w, w Niemczech. Socjaldemokracja, SPD naprawdę widać i to było tak. A Europa powiedział... jakby skorzystała na tej zmianie warty w Niemczech? No, przede wszystkim Niemcy stałyby się bardziej proeuropejskie. Niemcy stałyby się bardziej proeuropejskie, bo dzisiaj... I tutaj... Łatwiej by było ratować Europę. Łatwiej byłoby ratować Europę, dlatego że... I tutaj znowu będzie pewna spójność, choć nie do końca, z wypowiedzią w Berlinie pani Jarosławie Kraszyński hmm. i Radosława Sikorskiego, e, 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 że Niemcy muszą odgrywać bardzo dużą rolę. Ale jednocześnie chcę panu powiedzieć, że było na zjeździe SPD, państwu powiedzieć, wybitne wystąpienie Helmuta Schmidta. 93 lata. Były kanclerz Niemiec, który powiedział, że okej, okay, się odnosił się nawet do, na się nie, w pro, nie, nie powiedział o się korskim nazwisko, ale jakby odnosił się trochę, on powiedział, że, że tak, Niemcy muszą zachować swój prymat w Europie, bo są największą gospodarką, najbardziej ludną i powiedzmy wyraźnie, najbardziej efektywną. E, natomiast to nie może być chociażby z powodów historycznych, jakikolwiek źle robione, tak, żeby to mogło być źle odebrane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest niedokładne, bo ja mówię z pamięci, ale e, niedokładne przedstawienie wypowiedzi Helmuta Szmita, zresztą w doskonałej formie, dziwi naprawdę. Panie, panie Ministrze, Panie Pośle. E... Wracam jeszcze do y, tego, co dzieje się, co dzieje się dziś. Jak pan ocenia to, co stało się wczoraj y, w Brukseli i szansę na porozumienie. No nowy, ja, ja akurat właśnie ostatnio dużo jeszcze, jak pan widzi, ra, mam bardzo dużo umocowań, w tej chwili sporo umocowań zagranicznych i też byłem y, dwa tygodnie temu w Londynie przez kilka dni i, i prowadziłem rozmowy, raz pan się zdziwi y, y, chyba nawet w większej części z konserwatystami brytyjskimi. Bo ja z nimi prowadzę kilka inicjatyw europejskich i światowych. I, I muszę powiedzieć, że widać wyraźnie ten nastrój, który przedstawia David Cameron, polegający na tym, że Wielka Brytania staje się jakby, ona, Wielka Brytania ma ochotę, wykorzystywać Unię dla swojej korzyści, to chyba wy powiedzieliście dzisiaj ja też to odniosłem wrażenie dla wielkości Brytanii. Oni nie chcą pomagać. Oni uważają, że kryzys strefy euro ich w dużo mniejszym stopniu dotyczy, bo mają silną walutę, której notabene kurs się trochę podniósł w, do, w stosunku do euro przez ostatnie dwa miesiące. I uważają, że mają silną gospodarkę z powiązaniami właśnie amerykańskimi i oczywiście byli przywódcami tej właśnie, nazwijmy to. Refol, refol, rewolty czterech, czy tam jeszcze krajów, które nie mają euro, Dania, Szwecja. E, od razu panu odpowiem również, bo to nie dotyczy kwestii finansowych, ale również w sprawie europejskiego. Ja w ubiegłym roku negocjowałem bardzo długo europejskie wspólne prawo umów, teraz będzie przyjmowane. I też miałem e, jakby sprzeciw ze strony trzech krajów. Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa, E, e, dwóch już na końcu i, i Malty. Udało się to zanegować. Po długich negocjacjach nocnych też udało się, że e, po i, i pewnych ustępstwach, że e, Zjednoczone Królestwo przyjęło warunki europejskiego wspólnego prawa umów. Także ja myślę, że jak już dzisiaj Cameron osiągnął do wewnątrz dla swoich obywateli to, co osiągnął, on teraz będzie spuszczał stonu. No daj Boże. Ósma, Ryszard Kalisz. Dziękuję.